Zaczynamy. Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej w siedzibie Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Temat dotyczy kary nałożonej przez nas miasto Gdańsk na Solidarność za wywieszenie banerów z okazji 40-lecia Solidarności. Panie Przewodniczący, poproszę o przekazanie informacji. Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym. Dziękuję za tak liczne przybycie, ale głównym tematem dzisiejszej konferencji prasowej jest skandaliczna decyzja Zarządu Drugiej Zieleni Miejskiej w Gdańsku, gdzie nałożono na Związek Zawodowy Solidarność, na Komisję Krajową karę przekraczającą kwotę 50 tysięcy złotych za to, że ośmieliliśmy się dbać o historię, o to, że promujemy miasto Gdańsk nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie, że promujemy 40-lecie Solidarności, że promujemy, że to właśnie Solidarność jako związek zawodowy obaliła system komunistyczny w naszym kraju i w Europie, a tak faktycznie w całym świecie, że promujemy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, nie ma wolności bez Solidarności, a przecież to tutaj w Gdańsku w 1987 roku, 12 czerwca na Zaspie, Ojciec Święty mówił do wszystkich zgromadzonych tam przed tym ołtarzem, że pracownik dla pracownika, człowiek dla człowieka, nigdy nie może być towarem. Jest nam tym bardziej przykro, że ta sytuacja, ta decyzja Zarządu Drugiej Zieleni Miejskiej w Gdańsku jest decyzją tak faktycznie miasta Gdańsk, bo przecież pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz nadzoruje spółkę Zarządu Drugiej Zieleni Miejskich. Ale może, szanowni państwo, trochę historii. Ci, którzy są w Gdańsku, pamiętają o tym i wiedzą, że co roku na budynku Komisji Krajowej, zaznaczam, to jest własność Komisji Krajowej i Zarządu Regionu Gdańskiego, przy okazji kolejnych uroczystości wywieszane są billboardy. Czy to przy okazji kolejnych rocznic, czy to przy okazji rocznic grudniowych, grudnia 70, czy stanu wojennego. Wywieszamy, aby było ku pamięci. Piękne miejsce, dlatego że miejsce styka się właśnie z Placem Solidarności, z krzyżami, gdzie zamordowano stoczniowców, Braun numer 2. Mnóstwo wycieczek, nie tylko z naszego kraju, ale z całego świata. Rok 40-lecia był dla nas wszystkich bardzo trudny, bo rocznicowy, miało być wiele wspaniałych wydarzeń. Niestety pandemia koronawirusa zablokowała nam pewne działania, więc musieliśmy działać zupełnie inaczej. I postanowiliśmy, jak co roku, także powiesić banery. Te dla nas wydawałoby się najprostsze, ale najważniejsze. Czyli cytując Ojca Świętego Jana Pawła II, który był i jest takim duchowym przywódcą Solidarności. I te słowa nie ma wolności bez Solidarności, które były bardzo ważne, nawet podczas strajku w 1988 roku, gdzie nastąpił kolejny zryw stoczniowców, górników, hutników, wszystkich robotników w naszym kraju. No i słowa, człowiek rodzi się i żyje wolnym, czyli słowa spisane z murów stoczniowych, których już nie ma, gdzie stoczniowcy farbą napisali. Człowiek żyje, rodzi się i żyje wolnym. To było motto przewodnie 40-lecia, nawet na monetach srebrnych, które wydał Narodowy Bank Polski. Są te piękne słowa, człowiek rodzi się i żyje wolnym. I nigdy byśmy nie przypuszczali, że za taką promocję 40-lecia Solidarności, promocję ze składkowych pieniędzy, bo chcę państwu przypomnieć, że te billboardy kosztowały nas około 17 tysięcy złotych. Wydruk, wyszka, powieszenie. Mało tego, pod koniec sierpnia, 26 sierpnia udostępniliśmy tą ścianę Narodowemu Centrum Kultury i ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby powiesić taki a la mural. Bo przecież było wielu gości, prezydent, premier, prawie cały rząd, goście zagraniczni. Szliśmy pochodem ulicą Rajską do naszego bastionu Świętej Brygidy Solidarności
I te właśnie billboardy, ten mural uświetniał nam tą naszą drogę do Świętej Brygidy. I nigdy byśmy nie przypuszczali, że spotka nas coś takiego, że za to będziemy karani. I to kwotą 50 tysięcy złotych. Trochę historii. Urzędnicy zarządu Drugiej Zieleni Miejskich przyszli na wizję lokalną, powiedzieli albo to ściągamy, albo będą kary. 23 grudnia ponownie zawitali, mówili, że wymierzyli i tak dalej i zastosowali nam kary. Jesteśmy tak faktycznie tym zdziwieni, bo te kary na kwotę 50 tysięcy złotych, tu są decyzje jedna i druga, czyli każda jest decyzja osobno na dany billboard. Te kary są tylko za kilkanaście dni, czyli od 12 do 20 któregoś grudnia. A te billboardy, szanowni państwo, sam na siebie donoszę, wiszą od początku lutego. Jakby tak policzyli kary od początku lutego, to by te kary nie wynosiły 50 tysięcy złotych, tylko ponad 1 100 000 złotych, szanowni państwo. To jest tylko kara za kilkanaście dni. I oczywiście w uzasadnieniu napisano, strona z naruszenia czerpała korzyści, reklamując prowadzoną przez siebie działalność, a przedmiotowa tablica reklamowa w formie banera reklamowego została usunięta dopiero po 17 dniach od wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia kary za umieszczenie tablicy reklamowej niezgodnej z przepisami uchwały krajobrazowej, z czego to czerpano korzyści dla podmiotu. Szanowni państwo, tak jak mówiłem przed chwilą, ze składek związkowych od wielu lat organizujemy uroczystości nie tylko w Gdańsku, ale w wielu miastach naszego kraju. I w tych innych miastach, niezależnie od barwy politycznej, możemy ze sobą współpracować, organizować wspólnie uroczystości. W Gdańsku się nie da. Logo 40-lecia na końcu promowane przez miasto. To zdjęcie zostało zrobione na końcu dzisiaj, szanowni państwo, o godzinie 10 rano. To znaczy, że tak, 40-lecie porozumień sierpniowych. Jak jest logo miasta 40-lecia, to może wisieć. Jak jest billboard z logiem NSZZ Solidarność, nie może wisieć, trzeba ukarać. To jest sytuacja dla nas, szanowni państwo, kuriozalna i nie do przyjęcia. Oczywiście odwołaliśmy się do kolegium odwoławczego. Nie mamy zamiaru płacić. Mam nadzieję, że odwołanie przyniesie skutek pozytywny. Ja pozwoliłem sobie także zaprosić już wcześniej na spotkanie wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska, także posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiłem im tą informację, że to jest sytuacja skandaliczna, mówiąc najdelikatniej. Jeszcze jedno, szanowni państwo. W grudniu 2019 roku byliśmy jako Prezydium Komisji Krajowej na prywatnej audiencji w Watykanie Ojca Świętego Franciszka. W tym samym dniu na audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra była także pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz, wręczając zaproszenie, usiłując wręczyć zaproszenie, może będę bardziej, że tak powiem, precyzyjny, Ojcu Świętemu na uroczystości 40-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, nie żadnych 40-lecia porozumień sierpniowych, tylko powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, bo porozumienia nie były podpisywane tylko w sierpniu, ale także w lipcu i we wrześniu, jeżeli chcemy być precyzyjni, jeżeli chodzi o historię. No i co? Tu się zaprasza Ojca Świętego, a z drugiej strony każe się Związek Zawodowy Solidarność za to, że cytuje i promuje słowa Ojca Świętego. Gdzie tu sens, gdzie tu logika? Szanowni państwo, nie chcieliśmy się skarżyć, mówić, że nam miasto rzuca kłody pod nogi, ale skoro jest to dzisiejsze spotkanie, jest ta dzisiejsza konferencja, to trzeba troszeczkę powiedzieć o historii. Jeżeli państwo nie wiecie, to co roku Zarząd Regionu Gdańskiego otrzymuje fakturę za zapłatę, wiecie państwo za co? Za zużycie gazu przy pomniku Solidarności, jeżeli chcemy zapalić znicz
na uroczystości, czy to sierpniowe, czy grudniowe. Rozumiecie Państwo? Miasto nic nie wspiera, nic nie pomaga. Bo jeszcze wysyła, jeszcze wysyłają fakturę za zużycie gazu, bo ma być zapalony znicz na uroczystości. Z 30 na 31 sierpnia ubiegłego roku, przed głównymi uroczystościami, szkoda, że Państwa nie było tutaj w nocy. Ja przyjechałem prosto z uroczystości ze Szczecina i do 4 rano byłem tutaj przed bramą numer 2. Oczywiście miasto kłody pod nogi rzucało, wiedząc o tym, że co roku, od wielu lat, delegacja Solidarności spotyka się przed bramą numer 2, czyli stoimy, tam jest mnóstwo osób, że będzie prezydent, że będzie premier, że musi być zachowane bezpieczeństwo, że chcieliśmy w pandemii koronawirusa, żeby nie było wystąpień na sali BHP, tylko tam w plenerze. To oczywiście w tym miejscu zrobiono wejście na tą tak zwaną strefę społeczną, które miasto organizowało. W miejscu, w którym staliśmy. Mało tego, zaczęto i wybudowano tą małą scenę, zasłaniając bramę numer 2, wiedząc o tym, że tam będziemy składać kwiaty. Czy coś jeszcze potrzeba więcej powiedzieć, że to były po prostu złośliwości? Już nie mówiąc o wspólnej wystawie z Instytutem Pamięci Narodowej, tu rodziła się Solidarność. Kilkadziesiąt miast ta wystawa zjechała. I nie było w żadnym mieście żadnych problemów, niezależnie od barw politycznych. W Gdańsku oczywiście nie wyrażono zgody, aby wystawa stanęła na Placu Solidarności. Przyjęliśmy wtedy wspólne stanowisko z prezesem IPN-u Jarosławem Szarkiem i wtedy łaskawie pani prezydent powiedziała: dobrze, to będzie tutaj stała ta wystawa. Ja kompletnie czegoś, szanowni państwo, nie rozumiem. Jesteśmy kustoszem historii jako Związek Zawodowy Solidarność. Staramy się dbać o tę historię. Na początku lat 90. byliśmy sami. Ze składek związkowych podejmujemy decyzje. Tak chociażby grudniowa, piękna, odsunięta tablica w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u w Warszawie na ulicy Rakowieckiej. To za nasze składki. I za to mamy być karani, że promujemy miasto tylko dlatego, że nie ma tam loga miasta, tylko jest logo te, które powinno być, do którego mamy prawa autorskie, czyli logo 40-lecia Solidarności. To jest naprawdę, szanowni państwo, przykre, bo miasto powinno wspierać. Skoro już nie chce wspólnie z nami organizować, to przynajmniej nie powinno przeszkadzać. Ja rozumiem uchwałę krajobrazową, o której będą mówić za chwilę panowie radni. Ale po prostu przyjście, powiedzieć, trzeba to ściągnąć. Ale nawet pod tym względem sobie tego nie wyobrażam, bo to jest właśnie promowanie miasta. Te billboardy powinny wisieć co roku i będą wisiały, niezależnie od tego, czy się to miastu podoba, czy nie. Bo to jest promocja i dbanie o naszą najnowszą historię. Także to tyle od serca, szanowni państwo, bo to naprawdę boli, bo w budżecie co roku Komisji Krajowej i Zarządu Regionu Gdańskiego staramy się ze składek związkowych, oprócz tych spraw pracowniczych, dbać o tą historię najnowszą, no to robi nam się tego rodzaju, że tak powiem, numery, karząc nas za to, że jesteśmy kustoszem polskiej historii, że nadrabiamy ten stracony czas, czyli ten grzech zaniechania z początku lat 90., gdzie to Niemcy mówili, że mur berliński doprowadził do wolności w Europie. Nie! To Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, porozumienia w Świdniku, porozumienia w Lublinie, porozumienia w Szczecinie, porozumienia w Gdańsku, porozumienia w Jastrzębiu i porozumienia w Dąbrowie Górniczej doprowadziły do tego, że żyjemy dzisiaj w wolnym kraju i później strajki robotników, hutników, stoczniowców w 1988 roku pod pięknym hasłem Ojca Świętego: nie ma wolności bez Solidarności. To tyle z mojej strony.